Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa. Przekraczamy granice. Dzień dobry, bardzo serdecznie dziękuję tutaj panu burmistrzowi za zaproszenie. Tak, wielkim też moim jakimś pragnieniem było przyjechać do Białej Wody, które udało mi się dzisiaj zrealizować. Temat, który chciałabym Państwu tutaj zaproponować i zaprezentować, dotyczy wysiedlenia sióstr zakonnych w 1954 roku w Polsce i odtworzenia 8 obozów pracy dla zakonnic w Polsce. Jest to temat, który przez 50 lat w Polsce o tym się nie mówiło. Pierwszy artykuł o tym ukazał się dopiero w 1989 roku. I to było takim sygnałem, aby rozpocząć badania, poszukiwania. Udało mi się jeszcze ostatnie siostry, które żyły, które po prostu były internowane, przebywały w tych obozach, spotkać się z nimi, porozmawiać. O tej sprawie można bardzo długo mówić. Pisałam książkę, która ma 700 stron, a muszę to powiedzieć w ciągu 15 minut, więc będzie to jakiś tylko skrót. W zestawieniu z innymi krajami bloku komunistycznego Europy Środkowo-Wschodniej działania władz komunistycznych zmierzające do likwidacji życia zakonnego w Polsce, bo taka to była idea, zostały podjęte najpóźniej. Walce z Kościołem katolickim w PRL-u jako pierwsze miały ulec właśnie likwidacji zakonu. Podczas krajowej odprawy funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego pułkownik Julia Bristigerowa, szefowa pionu Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego do walki z Kościołem, wygłosiła referat pod tytułem Ofensywa kleru, a nasze zadania. I podczas tego referatu niejednokrotnie powtarzała, że likwidacja Kościoła i religii w Polsce będzie musiała odwlec się w czasie. Natomiast likwidacja zakonów musi nastąpić, jest to kwestią najbliższego czasu, ponieważ powoływała się tutaj, istnieją międzynarodowe i polskie wzorce kasaty zakonów, które będzie można zastosować. Zakony przedstawiała jako najważniejszy kanał obcego wywiadu. Z chwilą zerwania przez władze komunistyczne w Polsce we wrześniu 1945 roku konkordatu zakony i zgromadzenia zakonne rzymskokatolickie praktycznie straciły podstawę prawną swej działalności. Stosunek państwa do wspólnot zakonnych określały już nie przepisy prawne, lecz... No to jest taka, można powiedzieć, rewelacja dla samych Czech też, ponieważ do tej pory na ten temat nic nie mówiono. W 1950 roku siostry zostały z całych Czech, z 10 różnych zgromadzeń, skomasowane w klasztorze po ojcach Piarach. No i praktycznie do lat 90. ubiegłego roku tutaj były, tutaj umierały, tutaj no przede wszystkim najpierw pracowały, modliły się, ale też mamy sporo grobów sióstr i dobrze, że Czesi postarali się o to, żeby to miejsce zostało upamiętnione. Miejsce, które no, jest świadkiem pewnej bardzo trudnej historii państwa czeskiego. I no, siostry praktycznie tutaj nie miały żadnego kontaktu. Bardzo blisko naszej polskiej granicy. Dobrze, że ta konferencja jest. Ma to też pewien charakter międzynarodowy, bo przybywali tutaj Polacy. W związku z tym zostanie to też historycznie przybliżone nie tylko narodowi czeskiemu, ale również i nam. I być może otworzy furtkę, żeby także u nas w Polsce temat internowania i przymusowych obozów pracy opracować, znaczy jest to opracowane, ale przybliżyć zwłaszcza ludności Śląska Opolskiego, bo właśnie z Opolszczyzny, z 10 różnych zgromadzeń zakonnych siostry zostały wywiezione do różnych obozów pracy. Konference mě zajímá z pohledu historie
z pohledu historie bílé vody, protože si myslím, že se zde odráží vlastně osud celého Jesenicka, který je svázaný s původním německým obyvatelstvem, které bylo po druhé světové válce vyhnáno a potom do volných objektů vlastně byly znovu osídleni obyvatelé z celé střední Evropy. A tak to bylo vlastně i s bílou vodou, kde tady ten velký klášter posloužil jako internační tábor pro řádové sestry. Takže mě zajímá vůbec jejich osudy, jak to tady bylo, jak to tady fungovalo, jaké životy tady měli, co tady dělali a tak dále. Tak vzhledem k tomu, že pracuji v informačním centru, takže vím, že lidé moc zatím ještě moc neví o osudech, které se odehrávaly na druhé straně státní hranice. I když jsme vstoupili do Evropské unie, vstoupili jsme do Schengenu, hranice přestaly existovat, tak přesto v našich myslích ty hranice pořád existují a spíš se orientujeme na naše území, než na to, co se dělo, nebo co se odehrávalo u sousedů. Ale musím pochválit teda Poláky, protože ti jsou v tomto zvídavější a častěji navštěvují náš kraj Jesenicko a snaží se objevit jak přírodu, krásy přírody, tak i osudy těch lidí. Konference je v rámci projektu, spolného projektu mezi Kulturním domem v Nise a obcí Bílá voda, a který je pod názvem Sudety společný prostor. Je to vlastně takový soubor kulturních aktivit na obou stranách hranice, které mají připomínat tradice, zvyky, ale i jako tahle konference tu temnější část dějin de facto obou našich států, ale hlavně České republiky, tehdy to bylo Československo, která se zabývá internací řádových sester, protože to byla velmi, velmi temná kapitola novodobých československých dějin, potažmo českých, a je potřeba, aby se na to nezapomínalo. Za měsíc bude druhá konference, která se bude věnovat druhé etapě, nebo druhé takové kapitole, na kterou asi není pyšný nikdo tady, nebo neměl by být pyšný, to je správný výraz. A je to o vyhnání původního německého obyvatelstva v období po druhé světové válce. No, to bude v měsíci květnu, pátém měsíci, a v červnu, celý červen, každou neděli bude pásmo Brosmanova duchovního festivalu hudebního, kde se uskuteční každou neděli koncert, který začne v Bílé vodě v kostele od 16. hodiny. Tuž za námi fantastyczny klasztor w Bílej Wodzie. W dzisiejszym klasztor jest nieczynny i dostęp do niego jest bardzo utrudniony. Mimo to jest to miejsce o bardzo ciekawej historii. Tutaj właśnie obok tego klasztoru znajduje się budynek, w którym między innymi też trzymano internowane siostry zakonne w latach 60. ubiegłego wieku. I tutaj właśnie bardzo wiele tragicznych wydarzeń i niestety typowych dla tamtej epoki miało miejsce, ponieważ no, były to trudne czasy, szczególnie dla Kościoła katolickiego, czasy walki z kościołami, czasy walki z siostrami zakonnymi, czasy walki z klasztorami, walki bezpardonowej, walki, która miała charakter klasowy i ideologiczny, więc jest to miejsce nieszczęścia, cierpienia, takiej biedy ludzkiej, a jednocześnie przypomina mi się, jak rok temu oglądaliśmy film o siostrach internowanych i było spotkanie z jedną z tych sióstr, które nadal żyją, bo wtedy była to bardzo młoda osoba, teraz oczywiście już jest starsza, bo minęło sporo lat, i pamiętam, że mówiła, że pomimo tego nieszczęścia, tej udręki, tego, że oni byli tam wszyscy przyzwyczajeni do tego, że tam w środku nocy na przykład wchodzi milicja, która tam chce przeszukiwać im pomieszczenia, czegoś tam szuka, napastuje je. Pomimo tego wszystkiego powiedziała mi ta siostra, że to był taki... Ona to wspomina dobrze, że to był taki szczęśliwy okres w jej życiu, ponieważ to był okres walki o ideę, to był okres walki o wiarę. Ona miała poczucie takiego sensu życia, poczucie spełnienia. Ona jakby, nie tylko ona, ale te siostry zakonne walczyły o swoją wiarę
i widziały sens w tym wszystkim. No trudno mi jest o tym mówić, bo staram się wczuć w ich sytuację, w ich położenie. To jest taki jest jeszcze aspekt jeden, że aby tym siostrom utrudnić życie, rodziny narodowości romskiej też właśnie tutaj wysiedlano i w tym samym miejscu trzymano, no żeby już tak jakby na wszelkie możliwe sposoby tym siostrom dokuczać obecnością osób no niepiśmiennych, bardzo brudnych, pozbawionych wszelkiego no wychowania, edukacji też często, bo to nie były takie zwykłe rodziny, tylko to były rodziny no jakiejś przyszłości kryminalnej też albo porzucone dzieci, więc na wszelki sposób dokuczano tym siostrom możliwy, ale one przyjmowały to z wielką miłością, zajmowały się tymi dziećmi cygańskimi, wspierały te rodziny, wspierały tutaj rodziny mieszkańców Bielej Wody i mieszkańcy odpłacili im wielką miłością, życzliwością, wsparciem, więc jakby to był taki okres bardzo trudny w sensie bytowym, ale fantastyczny w sensie ideologicznym. To była taka prawdziwa walka o wiarę. Taka konferencja po polskiej stronie także będzie. Ja czekam z niecierpliwością, ponieważ jest to część historii naszej, której właśnie jak wspomniał tutaj jeden z prelegentów, nie mówiło się. Do niedawna to było takie owiane mgłą tajemnicy. Ja jako przewodnik słyszałam, że były wysiedlenia sióstr, że niektóre osoby, które znam, były świadkami, jak siostry opuszczały klasztor świętej Elżbiety. Natomiast no, nie było to znane bliżej. Więc jest to taka część historii, którą należy odkryć i cieszę się bardzo, że taka rzecz się dzieje. No jest to nasza wspólna historia, wspólne pogranicze i podobna historia. I tu i po jednej i po drugiej stronie siostry były wysiedlane i przeżyły dramatyczne chwile, więc będzie to myślę też u nas dokładnie omówione. Od kilkunastu lat zajmuję się badaniami na temat zakonów żeńskich w PRL-u. I sytuacja obozów pracy dla sióstr zakonnych w Polsce jest jedną wielką białą plamą, którą dopiero udało nam się w 50. rocznicę tych wydarzeń odkryć. Bardzo dobrze udokumentowaną w archiwach Instytutu Pamięci Narodowej. Instytut Pamięci Narodowej również przeprowadził w tej sprawie śledztwo, katowicki oddział. Dzięki temu uzyskano bardzo dużo relacji od żyjących jeszcze świadków, od sióstr, które zostały na tą okoliczność prowadzonego śledztwa przesłuchane, także wiadomości z pierwszej ręki. Sprawa na tyle jest ciekawa, że książka o obozach pracy w 2009 roku została wybrana książką historyczną roku. Dzięki temu też o tej sprawie do świadomości społeczeństwa polskiego istnienia 8 obozów pracy dla sióstr zakonnych w Polsce powoli dociera, powoli staramy się z tym też dotrzeć nawet do samych historyków, którzy nie są świadomi o istnieniu właśnie takich bardzo tragicznych, a zarazem bohaterskich kart zakonów w Polsce. Myślę, że jest to bardzo dobry pomysł. Ja mówię, pierwszy raz jestem w Białej Wodzie, tak po polsku, gdzie chciałam dotrzeć, chciałam przyjechać. Znaczy, badania na temat życia zakonnego w PRL-u są prowadzone i to bardzo systematycznie, począwszy od 1971 roku na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Działa taka grupa Instytucie, dzisiaj Ośrodku Badań nad Geografią Historyczną Kościoła w Polsce. Projekt Zakony Żeńskie w PRL-u, który jest prowadzony na naszym ośrodku, w naszym uniwersytecie, on, mówię, od ponad 40 lat corocznie się spotykamy na ogólnopolskich konferencjach. Będzie miała miejsce taka ogólnopolska konferencja za niedługo, za miesiąc w Warszawie. Poza tym spotykamy się w takich mniejszych grupach seminaryjnych, które prowadzę we Wrocławiu, w Krakowie i w Warszawie. I tak myślę, że ta wrocławska grupa, robimy też takie wyjazdy w teren. I tutaj ta Biała Woda byłaby świetnym po prostu miejscem na takie spotkanie seminaryjne i tutaj też jakby dotknięcia, tak, po prostu tego, co jest taką żywą historią.
Jak pani widzi znaczenie tej konferencji dla Jesennika? No bo Biła Woda to jest jesennicki region, ale nie jest to miasto Jesennik. Czy tutaj są goście z Jesennika? Czy to będzie jakoś potem znane w Jesenniku? Tak určitě ty vazby tady jsou, protože jsme malý region, takže Jesennicko je propojené. A to, že se tato konference koná v Bílé vodě, je dáno právě tím, že tady bylo velké středisko internovaných řádových sester prakticky z celé československé tehdejší republiky. První sestry sem přišly přesně 28. září 1950 a od té doby vlastně až do nějakého 90. 91. roku tady byl velký internační sběrný tábor pro řádové sestry. Čili taká většinou z těch sestr tu spędziła całe życie. No bo jak od 58. do 92. No to jest 30 let ponad. Vystřídala se tady celá řada sester, především těch starších sester, o které tady pečovali v rámci toho tábora, té internace, a zdejší hřbitov je dokladem toho, jak velká komunita to byla. Je tady na 600 hrobů řádových sester, které tady vlastně zemřely a jsou pochovány na hřbitově. 600 hrobů? Tak. Takže tam se dá vysledovat i které kongregace, které řády zde byly v té internaci, protože každý z těch řádů má trošku specifický ten svůj ritus pohřební, i ty hroby se liší, a vlastně v roce 2000 byl ten hřbitov prohlášen za národní nemovitou kulturní památku právě díky těm hrobům řádových sester na připomenutí té internace. U nás je celá řada materiálů jednak ve fondu bývalého ONV, kde právě působil v rámci okresního národního výboru církevní tajemník okresní, který měl ve správě všechny tyto instituce i tento klášter. Takže to je jedna věc, a potom je tam samozřejmě celá řada materiálů k dějinám Bílé vody jako takové. Máme pozbíráno od řádových sester i třeba jejich řádové kroniky, které si psali v rámci pobytu, takže nám dovolili si je okopírovat, takže je máme k dispozici, a právě kolegyně Neubauerová, která bude mít teď svůj příspěvek, tak z nich vycházela hodně. Jesteśmy obecnie w Muzeum Internowanych Sióstr Zakonnych w Bílej Wodzie na terenie Czech. Chociaż to miejsce znajduje się tak blisko Nysy, Paczkowa, Otmuchowa, właściwie tu zaledwie mamy jakieś kilka kilometrów do granicy polsko-czeskiej, to niewielu Polaków wie o tym, że w tej małej mieścinie, bo Biała Woda nawet nie jest miastem, to jest coś, co się nazywa po czesku miestyś, czyli taka większa wieś, coś pomiędzy wsią a miastem. I tu znajduje się Muzeum Sióstr Internowanych. Właśnie w tej chwili odbyła się konferencja poświęcona temu zagadnieniu. Na tej konferencji jest sporo prelegentów, też są uczestnicy ze strony polskiej i czeskiej. Myślę, że ten temat musi być przybliżony nie tylko społeczności czeskiej, no bo to właściwie to jakby ich muzeum, ich tereny, ale też ludziom mieszkającym po stronie polskiej, ponieważ jest to coś, o czym wszyscy powinniśmy wiedzieć, a na pewno też pamiętać. To muzeum powstało dzięki staraniom malutkiej gminy, Obec Biła Woda, to jest malusieńka gmina, i powstało tutaj stowarzyszenie Społeczny Prostor, gdzie aktywnie działają mieszkańcy tej gminy, i dzięki ich staraniom, pozyskanym środkom, a na pewno bardzo, bardzo długiej pracy i poświęconemu czasowi, energii, to muzeum w ogóle powstało. Jest naprawdę bardzo ciekawe. Mają tutaj sporo rzeczy o bardzo dużej wartości muzealnej.
Na przykład tutaj obok mnie znajduje się mapa, jest to kopia, bardzo dokładna kopia, oczywiście nie jest to oryginał, mapy z 1748 roku, z czasów imperatorowej Marii Teresy. Jak już tu mówiłam, Biła Woda to jest mniejszość, czyli to jest takie mniejsze miasto. Niegdyś to miasto, no rzeczywiście tętniło życiem, kwitło. Teraz jak jedno z wielu tutaj miejscowości na tym pograniczu polsko-czeskim, niestety cierpi na te same problemy, na problemy demograficzne, depopulacje, na problemy gospodarcze, bezrobocie, no czyli to, co my sobie znamy też z doświadczeń własnych, szczególnie na terenach wiejskich, ale podoba mi się to, że tutaj dzięki inicjatywie tych kilku osób życie kulturalne kwitnie, że ci ludzie zdobyli się na to, żeby wspólnie z Nysą, z miastem nieporównywalnie większym, no i też zasobniejszym, złożyć taki projekt do programu operacyjnego polsko-czeskiego, zdobyli środki na to, żeby zorganizować cykl wydarzeń poświęconych właśnie przenajróżniejszym wydarzeniom. Tutaj za nami widzimy zabytkowe obrazy. To naprawdę jest bardzo dużo ciekawych eksponatów. Są oryginalne zdjęcia Bilej Wody jeszcze sprzed wojny. To są właśnie miejsce tutaj, gdzie te siostry zakonne były internowane, gdzie przebywały, więc to są też groby tych sióstr zakonnych, ponieważ wiele z tych nieszczęsnych kobiet zmarło tutaj w tym miejscu, bo spędziły tutaj część swojego życia. Właśnie przed chwilą zakończył się pierwszy wykład i pani prowadząca ten wykład powiedziała taką rzecz, no bardzo bardzo drastyczną dla mnie, że te siostry tak naprawdę nigdy nie usłyszały, o co są oskarżane, nigdy nie przedstawiono im żadnych dowodów, bo się po prostu tym nikt nie zajmował, to tak naprawdę one nigdy się nie dowiedziały, kiedy się skończy ten termin ich przymusowego pobytu w obozie pracy, bo tutaj tak naprawdę w Białej Wodzie był obóz pracy. Te kobiety musiały same na swoje utrzymanie zarobić. Nikt nie pytał, jakie mają kwalifikacje, czy im się coś podoba, czy się nie podoba. Po prostu musiały podjąć się takiej pracy, jaka była. Była to praca bardzo trudna, była to praca w polu, była to praca w zakładzie, w fabrykach, więc nikt się zupełnie nie liczył ani z ich jakimiś przyzwyczajeniami, czy kwalifikacjami, czy z tym, co by chciały robić. To po prostu była taka niewola, bo to były takie czasy i należało tak właśnie postępować. To są stroje, no, takie suknie tych sióstr zakonnych, które przebywały w obozie pracy w Bilej Wodzie. No, tak ja sobie myślę jako taka kobieta, no, że było niesłychanie ciężko w takich warunkach, jakie tam były, czyli właściwie bez prądu, bez bieżącej wody i nie do końca w ogrzanym budynku, utrzymać czystość, schludność i zachowywać się tak, jak należy. Ja pamiętam z filmu, który oglądałam o siostrach zakonnych, że te stroje uznawano wtedy za stroje prowokacyjne, że samo wyjście w takim stroju na ulicę uznawano, że zakłócanie porządku publicznego, no bo te siostry dając pozytywny przykład, świecąc dobrym przykładem wiary, pomagania bliźniemu, wysokiej moralności, no wiadomo, że one się nie podobały ówczesnym władzom, bo ich zasady, ich moralność była zupełnie niezgodna z tym, co wtedy propagowano i dlatego były tak no, nękane przez ówczesne władze i właściwie nigdy z tego nikt nikogo nie rozliczył. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa. Przekraczamy granice.